Przy mikrofonie Dariusz Rosiak. Dzień dobry Państwu, zapraszam na raport na dziś. Stany Zjednoczone nakładają sankcje na Turcję za zakup przez Ankarę rosyjskich systemów obrony przeciwrakietowej. Turcja zapowiada kroki odwetowe. O co chodzi w konflikcie państw dysponujących dwoma największymi armiami w NATO? O tym w raporcie na dziś, 16 grudnia 2020 roku. Raport na dziś to środowa odmiana raportu o stanie świata, programu, który powstaje dzięki Państwu. Raport jest w całości finansowany przez słuchaczy. Za każdą wpłatę z serca dziękuję. Wszystkich, którzy chcieliby dołączyć do grona patronów naszej audycji, zachęcam. Najłatwiej dokonać wpłaty za pośrednictwem serwisu patronite.pl. Przypominam, że oprócz programu środowego i sobotniego mamy dla Państwa raport o książkach, który prowadzi Agata Kasprolewicz i który ukazuje się w każdy drugi poniedziałek miesiąca. Tak, dobrze Państwo liczą, właśnie minął drugi poniedziałek miesiąca, raport o książkach jest już dostępny. Zachęcam serdecznie do słuchania programu, którego tematem, chyba odpowiednim na święta po tak trudnym roku, jest sprawianie sobie przyjemności przy pomocy nie tylko czytania, ale po prostu obcowania z książkami. Agata Kasprolewicz jest w reżyserce, podobnie jak Chris Wawrzak. Wszyscy zaś jesteśmy w studiu Efektura w Warszawie. Zaczynamy raport na dziś. Moim gościem jest dziś Karol Wasilewski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry. Dzień dobry. Departament Skarbu USA wprowadził sankcje na Ankarę. To jest pokłosie sporu, który trwa od dawna. Można się było tego spodziewać, ale można też było spodziewać się, przynajmniej mieć nadzieję, że do końca prezydentury Trumpa nic w tych relacjach turecko-amerykańskich poważnego się nie wydarzy. Dlaczego Amerykanie zdecydowali się na ten krok? To jest bardzo dobre pytanie, na które istnieje tak naprawdę cały katalog odpowiedzi. I zauważmy jedną rzecz. Od dłuższego czasu jest bardzo silna presja kongresu wywierana na Donalda Trumpa, aby nałożył sankcje na Turcję. Sankcje na podstawie właśnie tej ustawy o przeciwdziałaniu wrogom Ameryki przez sankcje, która przewiduje nakładanie sankcji między innymi na podmioty, które angażują się w tak zwane znaczące transakcje z rosyjskim przemysłem zbrojeniowym. I turecka transakcja, zakup przez Turcję systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej S-400, kwalifikowała się właśnie na tego typu transakcje. Elementem koronnym tej presji kongresu był przyjęty przez obie izby pod koniec ubiegłego tygodnia budżet obronny, a w tym budżecie obronnym był właśnie, było zapisane wezwanie prezydenta do nałożenia sankcji na Turcję w ramach właśnie KACY w ciągu 30 dni od wejścia ustawy w życie. I warunkiem zdjęcia sankcji na przykład byłoby wyzbycie się przez Turków S-400. No tylko teraz możemy zadać pytanie, skoro Donald Trump przez dłuższy czas unikał tego nakładania sankcji na Turcję, dlaczego zgodził się? Dlaczego mimo tego miałby niby teraz, czy my mielibyśmy teraz twierdzić, że Donald Trump uległ presji kongresu? To jest jeszcze lepsze pytanie niż moje, bo znamy Donalda Trumpa jako polityka, który ceni sobie przyjaźń czy znajomość z prezydentem Turcji Erdoğanem, który mało tego tłumaczył niekiedy zachowanie Turcji korzeniami tego sporu, prawda? To znaczy cofał się do czasów Baracka Obamy, mówił: Barack Obama nie chciał sprzedać Turcji najnowszych patriotów, to nie dziwmy się, że Turcy szukają na zewnątrz i kupują od Rosjan. To jest zupełnie zrozumiała sytuacja, tak mówił Donald Trump. A zatem rzeczywiście bardzo dziwne jest to, że w chwili, kiedy on właściwie sprząta ten teren przed przejęciem prezydentury przez Joe Bidena, decyduje się na ruch, który jest istotny jednak w polityce amerykańskiej. Powiedzmy może wprost, żeby to bardzo dobrze wybrzmiało. Donald Trump przedstawiał sam siebie w ogóle jako fan Erdoğana. I mówiąc to o tej decyzji Baracka Obamy, on tak naprawdę powtarzał propagandę turecką, która
No nie do końca jest prawdziwa, bo to nie jest tak, że Amerykanie nie chcieli sprzedać Turcji patriotów, tylko Turcja nie była zadowolona z amerykańskiej oferty. Między innymi dlatego, że Turcja domagała się większego transferu technologii, a przy tego typu sprzedaży uzbrojenia, przepraszam, sprzedaży uzbrojenia tego typu, uzbrojenie, które stanowi w ogóle perłę w koronie przemysłów zbrojeniowych, raczej nie daje się komuś aż takiej technologii, tak, czy takiego zakresu technologii, jakiego Turcy oczekiwali. Ale wracajmy. Dlaczego właśnie teraz i dlaczego prezydent, który no właśnie jest sprzyjający Turkom? I tutaj pojawiało się być może wyjaśnienie ze strony tureckich dziennikarzy, bo tureccy dziennikarze od jakiegoś czasu informowali, że Turcy naciskają na samego Donalda Trumpa, żeby nałożył sankcje, żeby po prostu nie zostawiał tego w rękach administracji Bidena. To jest jedno z możliwych wyjaśnień. Inne z tych wyjaśnień, równie trudnych do zweryfikowania, jest takie, że Donald Trump nałożył sankcje na Turcję, bo no po prostu w amerykańskiej polityce od dłuższego czasu no niektórzy, w tym kongresmeni, zastanawiają się, dlaczego Donald Trump unikał tych sankcji na Turcję. A tu musimy wiedzieć, że w amerykańskiej polityce byli też już tacy, w tym analitycy, którzy zajmują się amerykańską polityką, którzy mówili, że no jeśli gdzieś był materiał do impeachmentu, Donalda Trumpa, to on był w Turcji, a nie na Ukrainie. To unikanie sankcji było tak argumentują ci analitycy i czasem też politycy niezgodne z interesami Stanów Zjednoczonych, że to jest coś, czemu Stany Zjednoczone powinny się dokładniej przyjrzeć. I być może tutaj należy szukać wyjaśnienia. Mnie wydaje się jednak najbardziej prawdopodobne takie wyjaśnienie najrozsądniejsze. Ja wiem, że ono trafi pewnie do niewielkiej liczby z nas w tym momencie, bo mamy taką wizję administracji Donalda Trumpa, która koniecznie chce torpedować wszystko Joe Bidenowi, która nie zamierza w ogóle przekazać władzy i tak dalej. No momentami czasem tak to wygląda. Ale prawdę mówiąc, ja średnio kupuję tę wizję. I teraz spójrzmy na to z tej perspektywy administracji rozumianej trochę szerzej, Departamentu Stanu, tego, że Donald Trump odejdzie, a no właśnie, Departament Stanu nadal będzie amerykańska polityka zagraniczna. Spójrzmy na to z tej perspektywy i z tej perspektywy wychodzi nam jasno. Został zamknięty w tym momencie przez Donalda Trumpa pewien temat. Przychodzi Joe Biden, i Joe Biden ma już sankcje, ale on ich nie nałożył, więc on nie może twierdzić, że on popsuł na starcie relacje z Turcją. Co więcej, on może zawiesić na przykład te sankcje na 180 dni w akcie dobrej woli. On może w przyszłości te sankcje zaostrzyć. On, krótko mówiąc, dostał do ręki kij. Kij, który może albo Turków uderzyć, no albo może, tak jak powiedziałem, w akcie dobrej woli powiedzieć, że słuchajcie, usiądźmy do rozmów, rozwiążmy ten problem, jest szansa. To jest bardzo ciekawa interpretacja, którą proponujesz, bo to by świadczyło o tym, że Trump idzie na rękę Joe Bidenowi. Wydaje się to mało prawdopodobne, jak się czyta niektóre media, ale być może rzeczywiście tak jest. Natomiast pytanie brzmi, czy Turcy również w ten sposób na to patrzą? Oni zapowiadają jakieś działania odwetowe, nie wiem za bardzo na czym one mogłyby polegać, może ty wiesz. Zanim przejdę do reakcji Turków, to jeszcze raz powiedziałbym, że może spojrzałbym na to z zupełnie innej strony. To znaczy nie Trump-Biden, tylko funkcjonowanie amerykańskiej administracji i polityki zagranicznej jako jednak pewnej ciągłej rzeczy. I chęci po prostu ułożenia sobie relacji amerykańsko-tureckich. No tak, tylko cała kadencja Trumpa to jest jednak marginalizowanie tych instytucji, które tworzyły politykę nie tylko zresztą zewnętrzną Stanów Zjednoczonych, również wewnętrzną. Departament Stanu to nie był najsilniejszy ośrodek władzy i najsilniejszy ośrodek kształtowania polityki zagranicznej, powiedzmy sobie szczerze, przez te ostatnie 4 lata. Absolutnie, ale jednocześnie jeśli przyjrzymy się temu, co zawierają te sankcje, temu w jak sprytny sposób zostały zaprojektowane, zaraz powiem o szczegółach, żeby trzymać Turków w niepewności, żeby tak jak powiedziałem, z jednej strony był ten argument kija, którym możemy uderzyć, ale z drugiej też, że możemy tego kija w ogóle nie użyć, to nagle okazuje się, że ta cała narracja o administracji, która w ogóle nie funkcjonuje, która w ogóle nic nie pomyślała, się rozpada. Bo te sankcje na przykład zawierają takie zapisy o, to są w zasadzie najtrudniejsze dla Turków elementy tych sankcji, o wydawaniu licencji eksportowych
I Amerykanie musieli się trochę nagłówkować, żeby te licencje eksportowe odnosić do projektów, które powiedzmy, że są w trakcie, to znaczy o których wiemy, że w stosunkach amerykańsko-tureckich są tematem, ale które przez to, że nie zostały jeszcze wydane te licencje, są tematem aktualnym. Podam konkretny. Modernizacja tureckich F-16, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, która jest problemem w relacjach amerykańsko-tureckich, bardzo mało znanym od kilku lat, to jest coś, czym Turcy chwalili się przed całym światem. Sprzedaż Pakistanowi 30 śmigłowców Atak. Otóż Turcy nie mogą zrealizować tej umowy, bo tak się składa, że silniki do tych śmigłowców robi konsorcjum amerykańsko-brytyjskie. I Amerykanie jakiś czas temu powiedzieli, że no muszą sprawę przemyśleć. I tak zostały sankcje skonstruowane, aby te dwa przypadki pasowały właśnie do tych sankcji. To jest ten element straszaka. Natomiast one jednocześnie, i to jest już przechodząc do odpowiedzi na pytanie o reakcję Turków, one zostały jednocześnie skonstruowane tak, żeby nie zrobić Turcji dużej krzywdy. W ogóle sama ustawa o przeciwdziałaniu wrogom Ameryki przez sankcje daje prezydentowi dość dużą swobodę w doborze sankcji. To jest tak, że prezydent musiał wybrać 5 sankcji z 12, ale 12 takich sformułowanych ogólnie. I te sankcje były dlatego też problematyczne w momencie, kiedy wisiały nad stosunkami amerykańsko-tureckimi, bo tak naprawdę no przesadą nie byłoby stwierdzenie, gdybym powiedział, że Stany Zjednoczone mogły utopić turecką gospodarkę. Stany Zjednoczone nie zrobiły tego. Nie nałożyły żadnych sankcji na przykład na turecki bank centralny. Nałożyły te sankcje dość wąsko, jako taki wyraźny straszak i wyraźny sygnał. Ten sygnał miał znaczyć, słuchajcie, jesteśmy gotowi do kompromisu, ale S-400 na tureckiej ziemi stanowi dla nas no, linię, po przekroczeniu której będziemy musieli rozważyć naprawdę przyszłość stosunków turecko-amerykańskich. I dlatego Turcy oczywiście, MSZ potępia tę decyzję. Tayyip Erdoğan mówi, że ona nie jest zgodna z duchem sojuszniczym, ale proszę mi wierzyć, ta reakcja Turków jest naprawdę łagodna na tym etapie. I oczywiście pojawiają się w przekazie różne sugestie. Tureckie media twierdzą, że Turcy wyrzucą Amerykanów z Incirliku. Być może to prawda. Czyli z bazy. Nie zmienia to jednak z bazy Incirlik. To nie zmienia faktu, że ta reakcja jest naprawdę, jak na Turków, spokojna, wyważona z prostej przyczyny. Bo Turcy mniej więcej jakiś miesiąc temu zapoczątkowali politykę, że tak ją ładnie określę, powrotu na łono Zachodu. A więc uspokojenia relacji ze Stanami Zjednoczonymi, uspokojenia relacji z Unią Europejską, wysyłania w stronę obu tych aktorów pozytywnych komunikatów po to, żeby uspokoić sytuację gospodarczą, bo turecka gospodarka znajduje się w zbyt dużym szpagacie, żeby Turcja mogła sobie pozwolić na, no właśnie, radykalne, ostre sankcje, czy to ze strony Stanów Zjednoczonych, czy to ze strony Unii Europejskiej. A jeśli te sankcje pojawiłyby się i ze strony Stanów, i ze strony Unii Europejskiej, to byłaby kompletna katastrofa. To jest bardzo ciekawe. Sankcje ze strony Unii Europejskiej się pojawiły, zaraz o tym powiem. Nawiązujesz do tej nieco łagodniejszej polityki tureckiej wobec Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej. Te systemy rosyjskie to jest tylko jedna z linii sporów między Waszyngtonem i Ankarą, nie tylko zresztą między Waszyngtonem, również Brukselą, bo pozostają sprawy związane z Syrią, sprawy związane z wierceniem w basenie Morza Śródziemnego, pozostaje rola Turcji w ostatnim konflikcie między Armenią a Azerbejdżanem. Tu Unia Europejska wprowadziła na ostatnim szczycie sankcje, bardzo ograniczone, wobec tureckich organizacji, osób związanych właśnie z poszukiwaniami na Morzu Śródziemnym, występując w interesie Cypru. Wstrzymuje się rzeczywiście z decyzjami dotyczącymi większych sankcji, takich jak taryfy celne czy zakaz handlu bronią, do czasu konsultacji z nową administracją Bidena. To pokazuje kilka takich bardzo ciekawych zjawisk. Oczekiwanie na nową władzę w Waszyngtonie, zapowiedź ścisłej współpracy z tymi nowymi władzami i rzeczywiście także element wyczekiwania wobec tego, co zrobią Turcy. Absolutnie, tylko najpierw, zanim może odpowiem do końca na to, to zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Przynajmniej od czerwca tego roku słyszymy ze strony Unii Europejskiej, różnych przedstawicieli, czy to bezpośrednio Unii Europejskiej, czy państw wchodzących w skład Unii Europejskiej, że do końca grudnia, no mamy już koniec grudnia,
Będą rozważone relacje, czy przyszły kształt relacji turecko-europejskich. To zapowiadało naprawdę duże zmiany. Unia Europejska odroczyła tę decyzję na marzec 2021 roku, nakładając te właśnie małe sankcje. Ale przypomnę, że jeszcze w listopadzie na przykład media bardzo głośno spekulowały o tym, że Francja zamierza namawiać do użycia broni, można powiedzieć, atomowej wobec Turcji, czy opcji atomowej, jako byłoby zawieszenie unii cen. I tak rzeczywiście, tak jak powiedziałem, Unia to przełożyła na marzec 2021 roku decyzję. No i właśnie to, o czym powiedziałeś. Decyzja, aby spojrzeć na to, co wobec Turcji zrobi administracja Bidena. To jest coś, czego bardzo Turcy nie chcieli usłyszeć, czy w ogóle bardzo nie chcieli zobaczyć urzeczywistnienia tej idei współpracy między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską w podejściu do Turcji. Z prostej przyczyny. Presja, jeśli będzie jednolita i jeśli będzie uzgodniona między Stanami Zjednoczonymi a Unią Europejską wobec Turcji, to jest tak potężny kij, którego Turcy nie są w stanie unieść. Bo zwróćmy uwagę i przedstawmy to w kontekście polityki zagranicznej w ogóle i bezpieczeństwa Turcji. Od 2002 roku, czyli od momentu, kiedy Partia Sprawiedliwości i Rozwoju przejęła władzę, my w zasadzie mamy jeden taki bardzo silnie akcentowany motyw w polityce zagranicznej. My musimy się wyswobodzić z nadmiernie silnych więzów z Zachodem. To tyczy się zarówno polityki zagranicznej i bezpieczeństwa, tyczy się też tureckiego przemysłu zbrojeniowego, ale tyczy się również gospodarki. I Turcy twierdzili, że będą do 2023 roku jedną z 10 największych potęg gospodarczych świata. To się nie uda, od razu powiem, w obecnym stanie gospodarki. Ale żeby spełnić te aspiracje, Turcy twierdzili, że rozwiną swój handel zdecydowanie bardziej z aktorami takimi mało tradycyjnymi, powiedzmy, dla tureckiej polityki zagranicznej, jeśli chodzi o ten wymiar gospodarczy. Że będą mieli lepsze relacje z państwami arabskimi i to się przełoży na zmniejszenie roli Europy, zwłaszcza w tym handlu. Że będą mieli lepsze relacje z państwami azjatyckimi, Chinami, Koreą Południową, Japonią i to się przełoży na zmniejszenie roli gospodarczej, wpływów gospodarczych Europy na Turcję. To się okazało mrzonką. I Turcy no, zdają sobie z tego sprawę. To między innymi właśnie dlatego teraz, tak bardzo, że tak to ładnie określę, uśmiechają się do Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej, no czasem poetycko nawet, tak jak wczoraj Tayyip Erdoğan po rozmowie z Charlesem Michelem to określił, że oni zawsze chcą widzieć szanse w relacjach z Unią Europejską i na tych szansach budować. Mówisz, że Turcja próbuje wyzwolić się z objęć Zachodu. Ona balansuje, prawda, między Zachodem a Rosją. Być może jest na to skazana. To jest strategia, którą stosuje Erdoğan od zawsze, właściwie Turcy chyba w momencie, to też trudno określić, kiedy ten moment nastąpił, no ale mieliśmy przez tę ostatnią dekadę proces takiego tracenia złudzeń Turcji, jeśli chodzi o członkostwo w Unii Europejskiej. Czy to nie jest tak, że oni po prostu nie mają innej drogi, że oni muszą być zawieszeni pomiędzy Zachodem a Wschodem i jednocześnie próbą budowania własnej potęgi, tą próbą, która rzeczywiście w tej chwili skazana jest na niepowodzenie w związku z ogromnymi kłopotami gospodarczymi tego kraju. Zacznę od tego właśnie między Wschodem a Zachodem, bo to jest taka najczęściej powtarzana, no zresztą metafora o Turcji, tak? Państwo, które leży między Wschodem a Zachodem, most w związku z tym i tak dalej. I najczęściej zadajemy pytania, gdy Turcy dokonają kolejnych zwrotów w tej swojej polityce zagranicznej, to zadajemy pytanie, czy Turcja robi zwrot na wschód, czy akurat właśnie tak jak teraz zwrot na zachód. Moim zdaniem takim sposobem opisu tego, co Turcy myślą o polityce zagranicznej, nie jest to, czy Turcy idą na wschód, czy na zachód. Turcy idą sami. I to jest kluczowe do zrozumienia tej polityki zagranicznej. To nie jest tak, jak na przykład bardzo często rozmawiamy, czy Turcy odwracają się od Stanów Zjednoczonych i budują sojusz z Rosją. Nie, oni nie twierdzą, że budują sojusz z Rosją, oni twierdzą, że muszą mieć dobre stosunki ze wszystkimi. I gdy to już wyjaśniłem, to muszę przejść do tej odpowiedzi, które w zasadzie tak jest, to było pytanie, czy to jest, powiedzmy, katastrofa zawiniona. Na to pytanie nie ma jednej dobrej odpowiedzi, bo gdyby prześledzić na przykład czasem fenomenalne wymiany tureckich i amerykańskich ekspertów, co było pierwsze, jajko czy kura,
No to właśnie mamy tego typu dyskusje. Nie sposób dojść do tego, kto był pierwszy, kto zawinił bardziej, czy w związku z tym Turcja jest skazana na taką politykę zagraniczną. Turcy są przekonani, że tak, bo zmienia się porządek międzynarodowy, tak mówią Turcy. Ten porządek nie będzie już zachodniocentryczny, czyli jeszcze raz przepraszam, bo chciałbym to zaakcentować. Turcy są przekonani, że świat zachodu się skończył. Wyłania się jakiś wielobiegunowy porządek międzynarodowy i to jest znowu to, co mówią Turcy. My musimy być jednym z głównych centrów tego porządku, ponieważ inaczej przepadnie Turcja. Ponieważ w momencie, kiedy my nie będziemy odgrywać takiej aktywnej roli, no to te wielkie mocarstwa rzucą się na nas, zagrabią nas, po prostu nie będzie Turcji. Tylko no zauważmy, że to jest samospełniająca się przepowiednia, nie? To jest taki mechanizm, który z jednej strony ma uzasadniać politykę, ale z drugiej strony, gdy się bardzo w to wierzy, to czasem zaczyna się wikłać właśnie w tego typu transakcje, jaką jest, no proszę, zatoczyliśmy koło i wracamy do S-400. Bo o co chodziło między innymi w S-400? O ten transfer technologii, o którym powiedziałem na początku. Turcy nie chcieli amerykańskiego systemu, nie dlatego, że Barack Obama, jeszcze raz to powtórzę, nie chciał go sprzedać, tylko dlatego, że Amerykanie nie chcieli zgodzić się na taki zakres transferu technologii, jakiego chcą Turcy. I Turcy stwierdzili, że Rosjanie spełniają ich wymogi, jeśli chodzi o zakres transferu technologii. I powtarzali to całemu światu przez ostatnie 2 lata. Okazało się to bzdurą. Nie mamy żadnego dowodu na to, że Rosjanie dali Turcji jakikolwiek transfer technologii, który pozwoliłby w poprawie funkcjonalności tureckiego przemysłu zbrojeniowego. No ergo, Turcy po prostu tak bardzo uwierzyli w tę swoją samospełniającą się przepowiednię, że no sami wkopali się w gigantyczny problem, który teraz będzie bardzo trudno rozwiązać. Bo no Amerykanie pokazują jasno, z S-400 nie zrezygnujemy. To jest dla nas Rubikon. Nie możemy go przekroczyć. My mówimy cały czas o polityce. Na koniec powiedzmy słowo o gospodarce, bo być może, to znaczy z pewnością, to co mówisz jest prawdą i te dylematy tureckie rozgrywane są w bardzo trudnej sytuacji dla Turcji. Turcji, która myśli o tym, jak zachować niezależność w bardzo skomplikowanym świecie. Ale prawda jest taka, że jeśli cofnęlibyśmy się 10 lat wstecz i znaleźlibyśmy się w Turcji, która po prostu kwitnie, która rozwija się w tempie goniącym pierwszy świat błyskawicznie, to zupełnie o czym innym byśmy rozmawiali. Zupełnie inna byłaby rola Turcji, zupełnie inaczej by również inne kraje patrzyły na to państwo. Absolutnie tak, bo tutaj to znowu jest związane niestety z polityką zagraniczną. Rzecz kluczową, której Turcja nie potrafiła zrobić w ciągu ostatniej dekady, kiedy te jej relacje z, no powiedzmy szerzej, Zachodem się psuły, było to, że Turcja nie potrafiła światu przedstawić swojej wersji historii w sposób wiarygodny. No właśnie angażując się, wracając do tego przykładu S-400, w tego typu rzeczy, w które nikt nie wierzył, bo nikt, kto się zna na tego typu zagadnieniach, nie mógł wierzyć na przykład w tę turecką historię, że S-400 to jest powiązane z gigantycznym transferem technologii. Tak samo nie można było wierzyć w te historie, które Turcy zaczęli wierzyć w wymiarze gospodarczym. A tych historii było tak naprawdę kilka. Od 2013 roku zwłaszcza, to jest historia z rzekomym oddziaływaniem lobby stóp procentowych, bo Turcy to nazywają lobby stóp procentowych, które potrzebuje, czy chce zatrzymać wzrost Turcji. To jest wreszcie... Ale co to znaczy lobbyści procentowi? Co to jest? To jest, przechodzimy właśnie do drugiego tego elementu, to jest to lobby, które próbuje zarobić na Turkach przez no właśnie presję na podnoszenie stóp procentowych. A stopy procentowe, jak twierdzi Tayyip Erdoğan, są złe, są niemoralne. I co ciekawsze, napędzają inflację, tak twierdzi Tayyip Erdoğan, w kontrze no, do większości ekonomistów światowych. To był taki kolejny element, który pokazywał, że jeśli chodzi o to zarządzanie gospodarką, no Turcja traci ten taki balans między spełnianiem celów gospodarczych a spełnianiem celów politycznych. Czyli cele polityczne zaczęły dominować nad gospodarczymi. I to, co widzimy, tę katastrofę Turcji, jeśli chodzi o finanse w ciągu ostatnich lat,
kryzys walutowy z 2018 roku, znaczącą dewaluację liry w tym roku. No przecież musimy pamiętać, że turecka lira w tym roku niedawno kosztowała, znaczy dolar kosztował niedawno 8 lir, tak? To nie wzięło się znikąd. To między innymi wzięło się stąd, że Turcja próbowała wmówić między innymi inwestorom, którzy, no powiedzmy sobie szczerze, zarabiają między innymi na stopach procentowych, że stopy procentowe napędzają inflację, że one są złe, że one są niemoralne, a przyczyną tego wszystkiego, tak jak powiedziałem, były względy polityczne. Niskie stopy procentowe oznaczają też niższe kredyty, niższy koszt pozyskania kredytów, między innymi dla wyborców Tayyipa Erdoğana. I to jest ten drugi element. Natomiast trzecim elementem jest to, że znowu wracamy do tego motywu, czyli wychodzi na to, że jednak nasza rozmowa ma tutaj jakiś sens, mimo tylu wątków, nie? Że Turcy uwierzyli w swoją historię, w tę historię, że oni są w stanie zdywersyfikować politykę, zdywersyfikować relacje handlowe z całym światem, zminimalizować wpływ państw europejskich, zwłaszcza na turecką gospodarkę, co powiedzmy sobie szczerze, choćby ze względu na skalę powiązań gospodarczych między Turcją a państwami europejskimi, było trudne do wyobrażenia. I dlatego Turcja tkwi teraz w tej, no znowu, sytuacji bardzo nieciekawej, jeśli chodzi o gospodarkę, bo zauważmy jedną rzecz. Żeby teraz poprawić sytuację gospodarczą, Turcja musi poprawić relacje z państwami zachodnimi. Z państwami zachodnimi, w którym trzeba przyznać, w ostatnich latach robiło bardzo wiele, żeby te relacje polityczne zepsuć. Musi przekonać inwestorów do tego, że jest państwem przewidywalnym w sytuacji, kiedy ostatnie lata pokazują, że Turcja jest wszystkim, tylko nie państwem przewidywalnym. Musi przekonać inwestorów do tego, że będzie spokojnie w gospodarce tureckiej, znowuż w sytuacji, kiedy robiła wszystko, żeby nie było spokojnie, no bo przecież to piętnowanie stóp procentowych, teraz jeszcze żebyśmy zrozumieli skalę. Tayyip Erdoğan był politykiem, który pojechał na spotkanie z inwestorami i mówił im, że stopy procentowe są niemoralne, czyli mówił im totalnie coś, przez co ci inwestorzy mieli no po prostu kopary w dół opuszczone i nie wierzyli, że to jest w ogóle możliwe, że ktoś przyjeżdża do nich z takim przekazem, bo raczej są przyzwyczajeni do tego, że jak polityk przyjeżdża do nich, to chce im sprzedać taką historię, w którą oni będą chcieli uwierzyć, prawda? I teraz Turcja w tych uwarunkowaniach musi przekonać świat, powiedzmy sobie szerzej, że zmieni swoją politykę, a my jednocześnie wiemy, że to będzie szalenie trudne, bo tak jak powiedziałem, dokonanie korekt w polityce gospodarczej oznacza, że Tayyip Erdoğan będzie tracił poparcie polityczne, bo będzie uderzał w wyborców, tych, których będą mieli droższe kredyty, będzie uderzał w przedsiębiorców, którzy już i tak mają gigantyczne problemy przez pandemię koronawirusa, coś z czym zmaga się przecież cały świat, tak? Ale tutaj następuje kumulacja tych problemów. Będzie wreszcie uderzał w swoją sieć nepotystyczną, zbudowaną w ciągu ostatnich dekad, no nie ukrywajmy, która zarabia między innymi pieniądze na inwestycjach, której też zależy na niższych kredytach. Ja nie wiem, jak Turcy wyjdą z tego szpagatu. No, oczywiście jedyne, co mnie przekonuje do tego, że jakoś się to uda, jest no już długoletnia obserwacja tej tureckiej polityki i przekonanie, że Turcy są naprawdę niesamowicie efektowni, tak to powiedzmy, w sytuacjach bardzo kryzysowych. Gdy trzeba utrzymać się w siodle, to Turcy w tym siodle utrzymują się dość długo. Bardzo dziękuję. Karol Wasilewski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych był gościem raportu na dziś. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, zbliżają się święta, więc tym bardziej jesteśmy w nastroju do składania życzeń i obdarowywania się nawzajem prezentami. Ja mam dla Państwa przede wszystkim nieustającą wdzięczność za to wszystko, co dzięki Państwu udało się nam zrobić od marca tego roku. Najchętniej każdego z Państwa bym uściskał i podziękował osobiście. Wiadomo, że nie jest to możliwe, nie tylko ze względu na przepisy sanitarne. Ale spróbujemy jednak jakoś się do Państwa zbliżyć. Proszę zarezerwować sobie godzinkę, może trochę więcej, w poniedziałek 21 grudnia wieczorem. Poczekajmy do soboty, wtedy wszystko wyjdzie na jaw. Tymczasem proszę śledzić nasze media społecznościowe. Patronów zachęcam także do obserwowania mojego konta na patronite.pl. W ten sposób otrzymywać możecie na bieżąco posty z informacjami i aktualnościami związanymi z raportem. Proszę słuchać raportu o książkach. Słyszymy się w sobotę w raporcie o stanie świata. Jeszcze raz dziękuję za to, że jesteście. Agata Kasprolewicz, też dziękuję.
Raport o stanie świata od marca rozwija się dzięki Państwa zaangażowaniu i szczodrości. To dzięki Wam możemy opowiadać o świecie przy pomocy dźwięków. Dzięki Wam ten program może być przygotowywany w profesjonalny sposób z zachowaniem najwyższej jakości, bo na nią zasługują słuchacze raportu o stanie świata. Z serca dziękujemy wszystkim Państwu za wpłaty. Wasza hojność jest dla nas ogromnym zobowiązaniem. Zbiórka na patronite.pl ciągle trwa. Zachęcam do udziału w niej. Najhojniejsi patroni raportu o stanie świata to firma Prosper z Sosnowca, hurtownia elektroenergetyczna i właściciel marki Czystuś. Firma Venterm, instalacje fotowoltaiczne z Dąbrowy koło Niepołomic. Krzysztof Gorzkowski, catering dietetyczny Lightbox, oferujący dietę pudełkową z wyborem potraw z różnych kuchni świata. Michał Małkiewicz, firma Software Mill, od zawsze zdalni, programują dla całego świata. Dom wydawniczy Muza, bo świat nie jest nam obojętny. Uber, myślimy globalnie, działamy lokalnie. A także firma Ampio Smart Home, BIMV.pl, kursy online dla inżynierów. Mariusz Drużyński, palarnia kawy La Caffo z Augustowa. Gosia i Michał Kowalczewscy. Alan Meller, Paweł Nowy Nowak, organizator konferencji Wood Silesia i projektu spekulatywnego Rzeczywistość Ewentualna, Mądrość Znikającej Przyrody. Więcej informacji na www.woodsilesia.pl. Michał Piętoń, projektant znaków graficznych. Fundacja Wasowskich, opiekująca się spuścizną Jerzego Wasowskiego i wydawca książek Grzegorza Wasowskiego. Szczegóły na wasowscy.com. Dziękujemy bardzo. To dzięki Państwu mamy raport o stanie świata.